Giwer należy do cyklu Gry wojenne, który powstał no, szereg lat temu. Ja nigdy nie używałam drzewa. Uważałam je za jakąś sprawę zamkniętą w sobie, której nie mam ochoty ruszać. Ale kiedy natrafiłam na jakąś taką masę ściętych drzew, urzekła mnie ich cielesność, ich erotyka, ich osobowość i postanowiłam z tego jakby to znaczy wkroczyć minimalnie właściwie w ich osobowość i wkroczyć metalem, to znaczy zupełnie obcym materiałem. I w ten sposób powstał ten cykl zaledwie kilku prac z pni. Giwer, ta praca, która jest w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w tej chwili w Warszawie, zwróciła moją uwagę, to był pień, który leżał osobno, spalony. Ja go po prostu wzięłam tak, jak on był i uzbroiłam w metalową część. Został w tej postaci. Jest ważny o tyle, że on zawiera w sobie tą organiczność drzewa, która się zetknęła z twardością metalu. Każda z tych części osobno nie znaczy niczego. Razem one budzą bardzo wiele różnych asocjacji i ja je tak zostawiam. Nie chcę komentować, ponieważ ludzie sobie to sami powinni, tak jak po prostu z każdym dziełem sztuki jest, my to odczuwamy i nie potrzebujemy komentarza. Postacie były w mojej twórczości właściwie od zawsze. Gdzieś 40 lat temu pierwszą postać pierwszego człowieka odlałam w gipsie, po czym zrobiłam pozytyw w płótnie workowym, w starym płótnie workowym, które mi się wydawało najbardziej sensowne jako odwzorowanie tej postaci. I od tamtego czasu wracam do postaci z workowego płótna, ponieważ one dalej coś w mojej twórczości znaczą. Jest ich już dosyć spora ilość, ale każda z nich jest przeze mnie kształtowana i stanowi pewną odrębną całość. To są te postacie również, które są pokazane w tej chwili w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.